dobry, witam w Motosport przygodzie włączamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty bieg, oczywiście piąty i mkniemy trasą wyścigów górskich naszego pięknego kraju i bardzo Cię serdecznie witam, Paweł Wójtowicz, w studio, który to ma już trzy rundy wyścigowe za sobą i walka o te trzy rundy sprawia mu ogromną przyjemność i mamy rekordy życiowe Twoje, bo jeszcze tak wysoko w ogólnej klasyfikacji nie byłeś szóste miejsce. Zgadza się. Magura odczarowana e... do, tej pory, do tej pory była nieszczęśliwa szczęśliwa dla mnie, nigdy nie było tam wyniku, tym razem się udało. <gry> tym razem się udało, ale Korczyna, Czarna Góra. E, chcę powiedzieć tak, że ta Magura teraz na bazie tego doświadczenia, bo wjechałeś się już w końcu to swoje Porsche 944. Tak, po zmianach przed sezonem było tych zmian bardzo dużo. Tak rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu. E, zarówno zawieszenie, jak i nowa skrzynia biegów, no, no, nowe, nowa obsługa tego auta. Zaczynam to coraz bardziej czuć, coraz bliżej limitu każdy ten kilometr, w cudzysłowie, kilometr wyścigowy przekłada się także na, na to, na moje, na moje wierzenie w to auto. Jedzie, jedziemy coraz szybciej. E, czy się wjechałem w 100%? Już jestem blisko, już będzie fajnie. Teraz też przygotowujemy na najbliższy wyścig na Słowacji, Banowce. E, też parę fajnych poprawek. E, właśnie chłopaki na, na bieżąco z tym walczą. E, głównie, głównie poprawki to w ustawieniach samochodu. E, wiesz co, no trochę prowadzenie też biegu. Przyspieszamy jeszcze działanie biegu. Próbujemy jeszcze na parę, parę <laughs> znaczy. takich upgrade'ów zrobić. E, no, no nowe strojenie, może coś się uda poprawić też mocowo. Zobaczymy jak z tym wyjdzie. Nowe, nowe elementy w silniku też doszły. Mam nadzieję, że to przełoży się na, na jeszcze lepsze czasy, e, tak jak mówiłem, tutaj Magura, Magura, e, pierwszy raz startowałem w Magurze w 2017 roku, e, miałem tam dość, dość, dość spory wypadek, musiałem wtedy auto odbudować, bo nie nadawało się do ponownego użytku. E, w kolejnych latach na, na Magurze nigdy ten wynik nie był satysfakcjonujący, lepszy, gorszy, ale nigdy na nie tam od podium, e, tutaj zarówno w sobotę, jak i niedzielę dwa razy trzecie miejsce, a także w, general, w klasyfikacji generalnej życiowy wynik w niedzielę szóste miejsce, jestem z tego bardzo zadowolony. No, to, to tak, coś, 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 co było w jakiś sposób moim marzeniem. Przedostać do pierwszej dziesiątki i coraz bliżej podium. Teraz kolejnym marzeniem: podium, nie? Generalnej klasyfikacji. Wracając do tego Twojego sukcesu i Twojej radości, którą widać, to dzięki znakomitym przeciwnikom, którzy się zbroją z tym i wcale nie jest łatwo, bo poziom wysiłków tego roku, co mnie trochę zaskoczyło, jest naprawdę bardzo wysoki. Tak, wiesz, co porównywaliśmy rok do roku, zbroją się wszyscy, nie tylko ja. Właśnie. Wszyscy zmieniamy auta. Wszyscy przyspieszamy. Porównywaliśmy nasze czasy rok do roku. Generalnie tak z takim kolegą Mariuszem Białym, z którym też bardzo się tam na żeletki tniemy. Z tym strony bardzo pozdrawiam. Słuchaj, 6 sekund na dwóch minutach, więc już To jest przepaść, To, to jest przepaść, jest. Jest. tak. I słuchaj, najciekawsze, zostanie na rok, nic nie zrób, przy aucie. Wiesz, co chodzi rok do roku. Tak. Byłeś, byłeś, byłeś w czubie, nagle jesteś ostatni. Wyścig zbrojen jest ogromny. Oczywiście trzeba to wszystko kalkulować, bo wiadomo, motorsport finansowo limitu górnego nie ma. Na tyle, na na tyle, nie jesteśmy w stanie to zrobić mądrze i sensownie, walczyć z tym. Yy, tak, Klas na temat yy, mówi, że jest wysoki poziom. No słuchaj, Jędrzej w Lamborghini kapowym. Jędrzej Szczęśniak, Bartek Madziara, Porsche też kapowe. Chłopaki w tej chwili... nie są raczej poza Tak. Ga, ga, Gabriel, ta, Gabriel Kubic zbudował też bardzo fajnego luksusa, też RWD niego napędowego, auto tam z, circa 800 kilo, z mocą, z mocą też koło 400 koni. No, jest, jest z kim walczyć. Oczywiście moi, moi stali konkurenci, czyli Rysziek Grzeszczyński i Mariusz Biały, są też Tata i syn handlowie też je żubemkami też, też coraz szybciej. Tak jak mówię, jest z kim walczyć, jest z kim konkurować, ale to jest klucz tego sportu. Jak jest bliska konkurencja, to ty też się rozwijasz, przyspieszasz, nie możesz, nie możesz to stanąć w miejscu. Tak. No i staje się to bardzo interesujące w tym sezonie. Taki twój cel, mówisz trzecie miejsce, ale tak szczerze, tak, ja wiem, że o tym marzysz i tak dalej, ale czy to jest do zgarnięcia? Z szóstego w Generalce punkty, ile zostało do końca jeszcze rund wyścigowych? No, chyba? Nas, 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 tak, zostało nam jeszcze e, cztery weekendy, czyli osiem eliminacji. Jesteśmy po sześciu eliminacjach, czy trzech weekendach Cześć. wyścigowych tak jak wspomniałeś wcześniej, yy, wiesz co, generalnie na koniec roku chcę przede wszystkim walczymy w kategorii autolinii napędowych i w grupie pierwszej. I tu i tu grupy, grupie pierwszej trzeba od najszybszych, tak jakby według performance factor. Nie no zawsze się przykłada na wynik, no wiadomo, klasyfikacje różnie się, różnie się przekładają. ale i tu i tu chciałbym chociaż na podium tym na koniec roku stanąć to jest mój cel, i tu i tu chcę być na podium po prostu. Szanowni Państwo, to jest moment, gdzie trochę chcesz się odkuć za poprzedni sezon. Tak, tak. Oprzeństwo zna ewidentnie trapiły nas bardzo dużo usterek, tak jak wspomnieliśmy. Pozbawiło nas do tego szansę na tytuł wicemistrzowskich. W tym roku na tę chwilę z auto spisuje się super. Za każdym razem z tych pierwszych trzech jak byłem na mecie. W każdym podejściu w auto jechało z pełną mocą. Oczywiście mniejsze, drobniejsze usterki muszą się zdarzyć, bo to nie był motorsport, jak już się nie się zdarzało. Ale w kluczowych momentach było wszystko ok. Serwis spisuje się fantastycznie, więc walczymy. No to pozdrawiamy tych chłopaków. Tak, tak. Już jak performans pozdrawiamy wszystkich Bam. mechaników i, i właścicieli. <laughs> Bardzo ważne, <laughs> bo bez nich sukcesu oczywiście nie ma. Generalnie e, Korczyna, Czarnogóra i mamy Magurę za. Tak, tak. Co przed nami? Banowce, słowacki, też kultowy wyścig, e, mega kiedy? atmosfera. E, to jest e, 18, 18, 17 lipca. Ta. 17, 18 urząmu jakoś albo 16, 17 no, lipca Banowcy, kultowy wyścig w strukturze europejskiej porównywalnie jak w Polsce Limanowa mega atmosfera charakterystyczna dla tej eliminacji słowackiej poza fantastyczną trasą ta trasa jak ktoś już opozna naprawdę klucz, wyścigów górskich zarówno bardzo dużo trasa zakręt zakręt tam nie ma prostych ale przecież może być z, z trasa bez prostych ale te zakręty są tak szybkie przeżane tak na oponie. Więc y, zawodnicy, którzy już się z nią zapoznali, wszyscy ją chwalą, komplementują, lubią. Y, ale to nie jest klucz tego wyścigu, tego wyścigu klucz jest atmosfera. Jest, śpimy na dole, jest taki bardzo duży Ta. plac i praktycznie Ciech. praktycznie wszyscy, cały padok, tam ponad 100, około 150 zawodników plus ekipy, śpimy w cudzysłowie w kupie, w namiotach, kamperach. Y, Baza hotelowa jest, jest słaba, to, to jest to, jest, to, jest, to, jest, to jest z tym no. związane, ale jak jest baza hotelowa, to, to, to powoduje, Państwa, że mamy jakąś atmosferę. Śpimy, to, jest co innego. Atmosfera łączy się również z tym, to od razu musimy też zaznaczyć. Przyjeżdżamy z swoimi rodzinami tam, każdy znajdzie swój kącik do porozmawiania. Tak, Te rozmowy ten. często tak, są do półsze godzin. Tak jest. Wieczorny, bo że oni się pół roku niech widzą, a potem jak już jest sezon nadrabiają tymi rozmowami, e, tymi rozmowiami ten swój czas jesienno-zimowy, a mechanicy też robią swoje, i mechanicy tak, też tak. w tym czasie coś dłubią, przychodzą, pytają. Tak, tak. To jest ta atmosfera, której powiem tak, e, takie kulisy wyścigów, które nie zawsze często widać, ale tutaj na Formule 1 czasami pokazują te malki no maszyn, co tam się dzieje w trakcie wyścigu i to podobnie jest tutaj. E, Kolejny. Limano no, kultowa, Limanowa, w koniec koniec ostatni weekend Najlepsi z Europy, no tam Tak, się... też jest to Liman, no, nazwana z Europy. Zjeżdża się, tak jak powiedziałeś, cała Europa, Najlepsi, też największy wyścig w Polsce, trasa bardzo szybka, największa prawdopodobnie, największa ilość kibiców wzdłuż trasy. I atmosfera też zaczyna się robić z roku na rok chyba coraz lepsza. Coraz bardziej przynatowa się taką słowacką. Torosie, to rośnie, to fajnie, bardzo cieszy. Ten wyścig nie jest jakimś tam bardzo starym wyścigiem górskim, on jest od tam 10 lat, to no jak na strategię wyścigów górskich w Polsce nie jest no tak, no tak, no tak ale ale jest dużo, ale rośnie, 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 rośnie. rośnie trasa bardzo jest... równa, bezpieczna, bandy mogą iść formuły, czyli trzeba czy to my najszybsze. Zachęcamy, byśmy się do kibicowania Zapraszamy oczywiście, zapraszamy wszystkich. zobaczyli jak to tak naprawdę wygląda, bo tam przecież sami zawodnicy się z tego tak bardzo cieszą i są dumni, to wspominaliśmy, że potępione przybijamy. Jak tak, zjeżdżamy. dokładnie tak. Zjeżdżamy to już jak wielokrotnie powtarzaliśmy. Atmosfera od samej góry do dołu, z, zjeżdżając z góry na dół, bo w każdym podjeździe musimy zjechać, skąd, tam, do, skąd wystartowaliśmy. No, z całej zdłuża, tylko tam może być, że jest cały szpaler kibiców od samej góry do dołu. Jest, to jest kilka tak. takich miejsc w Polsce, że są na zawodach e, motosportowych, ogromne rzesze. No, mam nadzieję i chciałbym, żebyśmy kiedyś my w Europie też doczekali takich na 25 tysięcy na rajdzie, jak 100 tysięcy na wyścigach długodystansowych, Mam nadzieję, że to wszystko dzięki Tobie i Twoim kolegom, Dokładnie bo tak. atmosfera jest naprawdę fajna. Potem mamy polimanowy Sopot, już Sopot, czy nie? tak, Sopot, polskie Monte Carlo, jak to mówimy. Nie jest to jakiś tam <coughs> e, największy, najfajniejszy, najbardziej lubiany wyścig, ale atmosfera też jest rodzinna. E, warunki, wielu ludzi mówi, jak to wyścig górski w Sopocie, no to A... chodzi o spełnienie zasad regulaminowych, czyli start musi być odpowiednio niższy nad poziom morza, jak meta. W Sopocie takie warunki są spełnione. Wyścig na, e, pomiędzy na granicami Sopot to jak Ja sobie się bardzo ten lubię, ma on swoją charakterystykę, nie ma tam bat, jest o blisko drzewa, trzeba uważać. Wyzik jest dość nierówna na wierzchnia. To, to wielu zawodników tak spowania, trochę zniechęca spowalnia, to znaczy, też tak, no bo tak, trzeba kalkulować, nie wolno, tak, nie wolno tak, przegiąć. Tak, 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 tak. Ale co roku, na przykład ja tam co roku jeździłem, jeżdżę z rodziną, później mamy chwilę, spędzam nad naszym Bałtykiem, który ja bardzo lubię, więc to też powoduje takie dodatkową, do, dodatkową atrakcję tego wyścigu dla mnie na przykład. I dla mnie za, za, zawsze był szczęśliwy, jeśli chodzi o wynik. Sopot był szczęśliwy, jeśli chodzi o wynik, więc liczę na powtórzenie tego wyniku, szczęśliwego, dobrego wyniku w tym roku. No i tam chyba postawisz kropkę radni, jeżeli mówisz o podium w Generalce? Myślę, że wiesz co, że generalnie e, no po, już, już, uzbiera... będę wiedział, Właśnie. po Właśnie. już będę wiedział, po Sopociu już będę wiedział, czy t, ostatnim wyścigiem w tym roku będzie na Słowacji wyścig, e, będę wiedział, Jakie mam już. Praktycznie, w Sopot już będziemy, będziemy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Czy musimy jeszcze tą Słowację jechać na full attack, czy możemy odpuścić troszeczkę. E, po Sopocie już będzie wszystko domowe. Wydaje mi się, że na polimanowy już będzie można powiedzieć, że. Już tak, Ale, ale sopo tak jak mówisz, niego, można tak, powiedzieć, tak. że przystawi oprócz. Ale tak naprawdę to nigdy się nie mówię zwycięstwie, dopóki się nie minie. Tak, Zwycięsty są na mecie, mecie tak, tak jest. są na mecie i. I to obowiązuje w takim temacie jak motosport, bo zdarzały się przypadki, że wszystko się układa pięknie, pomyśle, a tu 15 metrów przed... Wiążę do zeszłorocznego Le Mans, tak? <laughs> tak kurde. Akurat, 24 nie. godziny, wjechać na pierwsze miejsce <laughs> i na ostatnim nie dychać. No to, to, no pech. to słynny mekla. pech to naszej, naszego kochanego Roberta tak, Kubica. Tak, tak. tak. e, Kremnica i zamykamy sezon. Tak, tak. I my, tak jak mówię, wcześniej Ale kończymy... A Kremnica skąd się wzięła? To... Wiesz co, nie. To jest słowo jednoducho Słowacji. W tym roku u nas w Polsce wyleciała eliminacja w Załżu, więc otworzyliśmy korczyną, korczyną którą co roku kończyliśmy zawody. Więc zamiast Załuża, bo wyleciała korczyna u nas na miejsce na rozpoczęcie roku. I dlatego, żeby tych eliminacji było, wie, żeby było trochę tej jazdy dla nas, to pewna ilość, nasi, bardzo blisko nasze, nasze organizacje, PZMOD żyje ze słowacką organizacją i dogadali się właśnie, że wspólnie robimy robimy to w Kremnicy eliminację. Nie Świetnie. byłem tam nigdy, tam jeździli koledzy z Polski, chwalą, chwalą że teraz acili, acili się na dwie części, początek szybszy, góra bardziej techniczna. Nie wiem, będę musiał poznać. No, Fajnie. nie wierzę, że nie spoglądałeś. Nie, nie no onboardy no, odbord, tak, będą tak, na pewno tak. Tak, mordy tak. kolegów będą analizowane wielokrotnie przed. Ja wiedziałem jedno, ogromna nadzieja na ten sezon i prawdopodobnie chciałbym, żebyś tą szarfę nam pokazał na koniec sezonu, ale... Mam zos, nadzieję. Ja też mam taką nadzieję i to są właśnie te marzenia i cele, gdzie w motosporcie Porsche 943 Paweł Pomyka, no w końcu po tamtym sezonie, trochę nieudanym, ale jeszcze kiedyś o nim będziemy o tym sezonie mówili, wspominali. Dlaczego? Bo jakąś tam historię Oczywiście, tak, tego, tak, tak tak tego naszego e, Kierowcy wyścigów górskich. Dobrze. Ja jestem ciekawy, czy jak myślisz, bo też upatruję twoje trzecie miejsce że może Szcześniak i Madziara wyskoczą z jednego wyścigu, bo muszą gdzieś pojechać na płaski na przykład, bo jakiś terminy się może nałożą? Eee, bardzo możliwe, bardzo możliwe. Wiesz co, czy... Ale nie czy rozmawiaj z nim. Nie, nie, No na, na tę chwilę wiem, że chłopaki starają się jechać ten sezon. Eee, a, no tego to... mówisz. Jędrzej, Jędrzej, Jędrzej Lamborghini eee, jest troszeczkę eee. przede mną, jest, jest ciężko nawiązać walkę. Z Barskiem parę razy udało się fajnie powalczyć i mam nadzieję, że do końca no może... jeszcze ten nieraz... Eee, to walkę bardzo ciekawe. Nie możemy tego programu bez Formuły 1. Oglądamy, śledzimy powiem tak, Sainz, Perez i Hamilton. Hamilton zadowolony, szczęśliwy, że się no. zbliża do, do czołówki. I Ostatnie Grand Prix Wielkiej bardzo, Brytanii. Ciekawe, no, tak. bardzo ciekawe Grand Prix. Ciekawy tragicz, początek. No. Tragiczny, też, na, tra, tragiczny no, nie, na szczęście, też no, no. w skutkach, ale tak wyglądający tragicznie wypadek. E, nie, ale cały zapotrzebowanie. Tak. Cały Za, wali, za, za okay. początkowała kolizja Russella e, z, ZU, z, kierowc z kierowcą Alfry. No i to jak on się wbił między bandy. Nie wiem, czy widziałeś niektóre filmiki e, kibiców, jak e, kręcili, nie. A niektórzy, kibice nie mają, nie mają stoją z doświadków z instynktu samozachowawczego, bo jest stoi kibic z telefonem, 5 metrów przed nim leci z prędkością 100 km, on, bory, on do końca nagrywa. nagrywa tak. ja Ta, no szok, dla mnie znam szok, no, wiesz, to. część kibiców zaczęło uciekać, a tu tam dwóch, trzech stoi z tymi telefonami nagrywa. No brak, brak instynktu samozachowawczego. No, ale po to i do przyjechali. Tak, no słuchaj, wiesz, co się, no tak jak mówię, wydarzyło się. Czerwona flaga, wysił był od razu przerwany. Na szczęście, na szczęście. Na początku przez dłuższy czas nie pokazywali tego bolidu, jest taka zasada, że jak jest ciężki wypadek, nie wiem co się dzieje nie pokazujemy. Ja od razu zauważyłem no rzecz. Poleciał, zatrzymał się Rassel, poleciał Russell do niego, i Rasel zaraz wrócił do swojego bolidu, Wiedziałem, że wie, że jest okej. Okay. To wiesz, to oni nie pokazywali, bo inna oni się... mogli go wydostać, ale rasel kierowca, który zatrzymał się obok, też uszkodzony małtem. Widziałem, ma widziałem, że pobiegł, tak, widziałem, tak, że tak, odbiegł do niego tak, szybko, tak, tak, tak. i później po chwili jest już, już jest przebitka z telewizji na Rasela, rozmawia z stewardami, żeby, żeby nie zapinali, że on dojedzie tym bolidem. Tam taka historia też inna, ale wiesz, Wiesz co, widziałem, że jest ok, bo jeżeli było coś źle, to by tam był, nie wróciłby do swojego brydu, nie martwiłby się o wyścig. No wszyscy kierowcy jesteśmy za siebie odpowiedzialni, i zwracamy uwagę, tak. Szerzej o Formule 1 porozmawiam w następnym naszym odcinku, naszej rozmowie, ale zapowiada się Formuła 1 ciekawe. No coraz fajnie, no jest tak jak, tak jak rozmawialiśmy już na początku <grym> tego sezonu, jest <grym> walka, jest <grym> parę tak, ekip, tak. Ferrari, który wydawało się pewnym faworytem, głupio, łatwo traci punkty bardzo mądrze jedące Red Bull, trochę wolniejsze. No i niezawodny Mercedes, który na początku sezonu bardzo miał problem z podskakiwaniem. Widać, że zaczyna z tym pomału radzić na prostych. To takie odbijanie się w związku z płasko podłogą i efektem przyziemienia. No, zaczynamy sobie z tym pomału radzić. Poradzić, więc to też my, też myślę, że jeszcze dwa, trzy wyścigi zaczną Zaczną też się włączać do walki Poma o wyścigi. owicza na Porsche 944, który dzisiaj jest razem z nami studio e, znakomicie. Wszystko poszło po Twoje myśli o Formule 1 jeszcze będziemy rozmawiali. Ja wszystkiego dobrego Państwu życzę na ten urlopowy czas, na ten, powiedziałbym, najbliższy i dalszy weekend. Jedźmy, oglądajmy wyścigi górskie, przynajmniej raz zobaczmy, a ja już Wam gwarantuję, że jak raz zobaczycie te emocje, to potem również. Do tego wyścigu górskiego wrócicie. Dziękuję za przybycie. Dziękuję za A ja Państwa zapraszam na kolejny program.